Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z drugim holi vlogiem w tym roku. Będę wdzięczna za łapki w górę. No a Wam życzę oczywiście miłego oglądania. Zrobimy sobie test tych smaczków z Wolfa. Są to jakieś takie sushi. Już Wam pokazuję skład. Są one o smaku dorsza. Mamy też mały dodatek skrobi i gliceryny. Jestem ich bardzo ciekawa. Zobaczymy, czy psiakom posmakują. Listonosz przywiózł mi również paczkę i nie jest ona dla psiaków, bo jest to książka, którą wygrałam konkurs na Instagramie czwartej strony, czyli takiego wydawnictwa, i mogłam sobie wybrać dowolną książkę od nich i właśnie wysłali mi ją za darmo. I jestem, w sensie wiem, jaka to jest książka, ale jestem mega ciekawa, bo no po prostu nie trzymałam jej jeszcze fizycznie w rękach, także chcę ją zobaczyć i tutaj otworzymy sobie to razem z Wami. Jest to książka od Taylor Jenkins Reid. To jest już moja trzecia książka od tej autorki i przed chwilą właśnie zauważyłam, że są w książce takie skrzydełka. Pokazywałam Wam już właśnie tę książkę, jak się prezentuje. A w poprzednich jej książkach też były piękne, pięknie wydane oczywiście, ale nie było tutaj tych takich skrzydełek, które w sumie też zapobiegają takiemu niszczeniu się okładki gdzieś tam, żeby pupłka się nie zaginała. I też jeśli nie mamy przy sobie zakładki, a przeczytamy sobie załóżmy no nawet tak do 100 stron, no to możemy sobie to jakoś zaznaczyć na szybko. Także ja bardzo lubię to właśnie, ale najbardziej ze względu na to, że tutaj nam się na rogach tak nie będzie to niszczyło, bo jest bardziej tak usztywnione. No i w tej książce również była pięknie wydana, ale nie miała tych skrzydełek. No na szczęście jeszcze mi się nie zniszczyły i mam nadzieję, że to się nie wydarzy. I w ogóle mega ładne są te książki z wydawnictwa czwartej strony. Nie wiem jak inne, bo to są akurat przetłumaczane na polski i nie są bezpośrednio właśnie od jakiejś tam polskiej autorki, autora, ale właśnie te książki Taylor, cieszę się, że czwarta strona je przetłumaczyła, bo naprawdę bardzo ładnie je wydali. No i się oczywiście cieszę, no bo można powiedzieć, że dostałam darmową książkę. No poświęciłam kilka minut na napisanie komentarza, ale no, udało mi się zgarnąć książeczkę.
Dzisiaj na obiadek robimy sobie takie wege burgery o podstawie właśnie falafelu. No takie burgerki właśnie z tym ala mięsem i warzywami. I kupiłam właśnie coś takiego w Rossmanie. Mają jeszcze takie wege burgery o różnych takich przyprawach. Ale ja akurat wzięłam te falafele. W sumie nawet nie pamiętam dlaczego. I sposób przygotowania jest banalny. Tutaj są 3 kroki. Także w środku była tylko taka masa. I dziwnie to dość wygląda. Nigdy czegoś takiego nie robiłam. Mają nam wyjść takie a la mielone z tego po dodaniu po prostu gorącej wody. Także jestem tego bardzo ciekawa. No. Więc ja się zabieram za przyrządzanie obiadu. Na filmikach Wam tego za bardzo nie pokazuję, ale ja mam bardzo pracowite wakacje. Oprócz tego, że właśnie mam jakieś tam wyjazdy pojedyncze, no to jednak też robię sobie notatki z zawodowych przedmiotów. Tutaj akurat zajmuję się teraz owcami. Tutaj takie ogólne informacje i też pojedyncze rasy. W ogóle wydrukowałam sobie w Rossmanie. Zrobiłam taki kolaż z różnymi rasami owiec i sobie tutaj przyklejam zdjęcia obok ich opisów. Niektórych mi brakuje, bo coś tam mi się pomyliło przy robieniu tych kolaży i zabrakło niektórych. Sporo mi tutaj jeszcze zostało, to są same owce. Mam jeszcze bydło do zrobienia i coś też z diagnostyki, z hodowli, pastwiska też mam do przepisania, także sporo tego. I oprócz tego chodzę też codziennie 4 godziny na praktyki do kliniki. Tego Wam oczywiście też nie nagrywam, no bo idę się tam uczyć i no, zdobywać praktyczną wiedzę, a nie właśnie tutaj Wam coś nagrywać. Ale jeśli będziecie chcieli i będziecie ciekawi, no to pod koniec sierpnia mogę Wam nagrać taki filmik, gdzie Wam opowiem mniej więcej właśnie może co tam robiłam albo jakieś moje doświadczenia. Tutaj Wam pokażę. Dzisiaj dostałam do nauki zestaw. Strzykaweczka, dwójka, do tego igła, to jest akurat taka średniej grubości, bardziej do takich gęstych zastrzyków i do tego jeszcze sól fizjologiczna, żeby właśnie na niej trenować pobieranie i właśnie na jakimś pluszaku będę trenowała wbijanie igły, bo muszę to sobie opanować. Ja już się będę z Wami żegnała. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, komentarze, jeśli jesteście nowi, to subskrypcje. No i zachęcam Was do oglądania naszych dawniejszych filmików, do śledzenia nas, żeby oglądać te najnowsze. Także do zobaczenia w następnych filmach.